This conference will now be recorded. Migracja z serwisu Makler do serwisu Investor Online. Po integracji biur maklerskich Santander Securities i Santander Biuro Maklerskie, obsługa Państwa rachunków odbywać się będzie w serwisie Investor Online. Przy pierwszej próbie zalogowania do dotychczasowego systemu Makler nastąpi przeniesienie do Wizarda, którego celem jest proces migracji z systemu Makler do systemu Investor Online. Procedurę przejścia przez system Wizard rekomendujemy przeprowadzić na przeglądarkach internetowych Chrome lub Firefox. Poprawne przejście przez Wizarda zakończy się otrzymaniem numeru NIC i kodu PIN niezbędnych do zalogowania do inwestora online. Jeżeli nie mają lub nie pamiętają Państwo loginu i hasła dostępu do systemu Makler, to do 8 listopada 2019 roku jest możliwość ich otrzymania, kontaktując się z dotychczasową infolinią pod numerem telefonu 12 625 80 88. Po 8 listopada nie będzie możliwości otrzymania loginu i hasła do systemu Makler, a co za tym idzie, w przypadku ich braku nie będzie możliwości zdalnego przejścia przez Wizarda i automatycznego otrzymania dostępu do inwestora online. Taki dostęp będzie można otrzymać po osobistej wizycie w jednej z placówek Santander Bank Polska uprawnionej do obsługi maklerskiej. Wykaz placówek uprawnionych do obsługi maklerskiej znajduje się na stronie internetowej Santander Biuro Maklerskie. Przejście do kolejnego kroku ekranu odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku Dalej, a powrót do poprzedniego kroku ekranu poprzez użycie przycisku Wróć. W każdej chwili można przerwać proces migracji, używając przycisku Przerwij proces i powrócić do Wizarda w terminie późniejszym. Należy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, na jakim etapie zostanie przerwany proces migracji, to ponowny powrót do tego procesu powoduje rozpoczęcie całej procedury od początku. Ze względów formalnych i w celu zapewnienia bezpieczeństwa w kolejnych krokach zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail, zaktualizowanie danych kontaktowych, akceptację umowy o składanie oświadczeń woli w formie elektronicznej oraz pełnomocnictwa dla Santander Biuro Maklerskie. W tym kroku należy podać numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, a także zweryfikować poprawność adresu korespondencyjnego. Po wciśnięciu przycisku Dalej na podany numer telefonu zostanie wysłany SMS z kodem, który należy podać na kolejnej stronie. W celu ponownego otrzymania SMS kodu można użyć przycisku Wyślij ponownie. Po weryfikacji poprawności wprowadzonych danych i po wpisaniu otrzymanego SMS kodu proszę wcisnąć przycisk Dalej. Na kolejnym ekranie zostaniecie Państwo poproszeni o akceptację umowy o składanie oświadczeń woli w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie pola wyboru. Po zaznaczeniu pola wyboru uaktywniony zostanie przycisk Dalej, który pozwoli na przejście do kolejnego kroku i otrzymanie kolejnego SMS kodu. Na kolejnej stronie wpisujemy otrzymany SMS kod i wciskamy przycisk Dalej. W kolejnym kroku następuje udzielenie pełnomocnictwa dla Santander Biuro Maklerskie poprzez zaznaczenie pora wyboru przed zdaniem. Potwierdzam zapoznanie się z pełnomocnictwem dla Santander Biuro Maklerskie i akceptuję jego treść. Użycie przycisku Pełnomocnictwo powoduje wyświetlenie pełnej treści pełnomocnictwa i umożliwia jego wydruk poprzez kliknięcie ikony drukarki w górnym prawym rogu. Na tej stronie należy również wybrać poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji formę otrzymywania powiadomień o zawartych transakcjach oraz formę komunikacji z Santander Biuro Maklerskie. Użycie przycisku Dalej powoduje otrzymanie kolejnego SMS kodu oraz przejście do następnego kroku. Na tym ekranie potwierdzamy dokonany wcześniej wybór,
poprzez wpisanie otrzymanego SMS kodu i wciskamy przycisk Dalej. W kolejnym kroku następuje podsumowanie wszystkich wprowadzonych wcześniej danych i ich akceptacja poprzez użycie przycisku Zatwierdź. Wcześniej istnieje możliwość wydruku zatwierdzanych danych poprzez użycie przycisku Wydrukuj tę stronę oraz kliknięcie ikony drukarki w górnym prawym rogu. Ostatni ekran Wizarda jest potwierdzeniem zakończenia procesu. Przejście do tego ekranu powoduje wysłanie wiadomości SMS zawierającej PIN startowy oraz numer PUK. W dolnym lewym rogu ekranu prezentowany jest numer NIC, numer identyfikacyjny klienta, który pełni rolę identyfikatora użytkownika i służy do logowania do serwisu Inwestor Online oraz Inwestor Mobile. Numer NIC można skopiować do schowka poprzez użycie linku Skopiuj do schowka lub wydrukować poprzez użycie przycisku Wydrukuj tę stronę i kliknięcie ikony drukarki w górnym prawym rogu. Po zakończeniu całego procesu na podany wcześniej adres mailowy zostanie wysłany mail zawierający potwierdzone wcześniej pełnomocnictwo dla biura maklerskiego oraz dyspozycję określającą szczegółowe warunki świadczenia usług maklerskich. Dokumenty te nie wymagają Państwa podpisu i są przesyłane jako potwierdzenie złożenia przez Państwa oświadczeń woli za pośrednictwem systemu Wizard. Hasło dostępu do załączonych plików to Państwa login do serwisu Makler. Użycie przycisku Zaloguj się do serwisu Inwestor Online powoduje przejście do pierwszego kroku logowania. Przy pierwszej próbie zalogowania do serwisu Inwestor Online system wymusi zmianę przesłanego PIN-u startowego na nowy, zdefiniowany przez Państwa PIN standardowy. Proces zmiany PIN oraz instrukcje składania zleceń i dyspozycji przedstawione są w filmach instruktażowych dostępnych w serwisie YouTube na kanale Santander Biuro Maklerskie w zakładce Playlisty.